Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z God of War na PlayStation 4. Moi drodzy, jeżeli dobrze pamiętacie, jesteśmy w Konungsgardzie, gdzie musimy oddać kolejną przysługę dla braci. Jeżeli mnie mój zmysł nie myli, tutaj najprawdopodobniej zaraz dostaniemy kolejną porcję klucza, żeby móc przejść przez tą bramę do, wiecie gdzie, do tego grobowca, czy jak zwał, tak zwał. Dodatkowo też standardowo będziemy szukać wszelkich znajdziek, kruków, nie kruków i innego tego typu rzeczy, ale to swoją drogą. Zaraz na pewno wszystko nam się uda ładnie znaleźć. O, kryształ szału, jak milutko. O nie, co to jest? Znajdź coś do uleczenia. Co to jest? O, damn it! Chyba żart. No to mi pocisnęli. No ale to jest niestety kwestia tego, że liczba mojego zdrowia była na pograniczu. Totalnie na pograniczu. Ale myślę, że nie będzie z tym jakichś większych problemów. Kryształ tu będzie. Czy mamy? No mamy połowę, ale to i tak go wezmę. Dobra. Teraz tak. Zaczniemy od tego, że mnie nie widzą. Więc puścimy mu lewiatana. Zobaczymy, czy cokolwiek mu zrobi. Będzie to trochę mu robi, ale on i tak jest jakiś dziwny. Ale myślę, że lewiatan załatwi zaraz sprawę. Oj, nein! Co to było? Czemu? What the heck? O, powiem wam, że to jest jakiś mocniejszy przeciwnik. Ale już leży. Tylko, że tu jest drugi. O, odpalił nam się. Świetnie. Czekajcie, bo on się kurde naładował. Dobra, leży. Świetnie. Lepiej z tobą nie zadzierać. Oczywiście. Spróbowaliby tylko. Dobra, widzę, że tak. Tutaj będziemy musieli znowu poogarniać coś, jeżeli chodzi o nasz kryształ. Cały czas patrzę też w okolicy, czy nie ma nigdzie odyńskich kruków, ale widzę, że nie ma, więc dobra, musimy iść tu chyba. Dzień dobry. Wyskoczy zaraz jakiś znowu. Tu coś jest. Kurczę, nie lubię, słuchajcie, miejsc, w których mamy całą masę łażenia. Albo tu. Tu mi coś na bank wyskoczy. Chociaż nie wyskoczyło, dziwo. O dziwo, nie wyskoczyło. No dobrze. Natomiast to jest, wiecie co? To też jest takie miejsce, w którym mógłby być mniej więcej gdzieś kruczek Odyna, ale nie widzę. O, pochłaniacz dusz, sympatycznie. No, dawaj, otwieraj się. O! What the heck? Co to jest? Wcześniej nie miały takich zdolności. Co to za paruwa? Nie wiem jak, nie wiem co zrobiłem, ale nie pykło. What the heck? No, powiem wam, że są dużo trudniejsze niż tamten. Tylko, że patrzcie. Czekajcie, zabijemy go w ten sposób i nie zdążyłem R3, nie wierzę. Ale padł. O, trolololo. No, powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że to jest nawet on. Przyznam się szczerze i bez bicia, więc troszkę zaskoczenie, że nagle nam się pojawił ten. Dobra, teraz tak. Widzę, że znowu będziemy mieli ogień hell.
Tylko gdzie my go mamy? Aha. Czyli my go musimy przedostać na drugą stronę. Żeby było śmieszniej. A to takie łatwe nie będzie. Mamy na to 10 sekund. Ale ja nie wiem, czy ja zdążę przejść. Bo patrzcie. Nie, nie, nie. Tu trzeba zrobić zupełnie coś innego. Bo niestety, ale nie zdążymy przenieść mocy Hel na drugą stronę w tak krótkim czasie. Jakieś worgeny. Do widzenia. Młody, nie kombinuj. Dobra, tylko teraz tak. Tutaj ewidentnie trzeba zrobić coś innego, ale wydaje mi się, że słyszałem gdzieś kruka. Ojcze, tam. Spokojnie, młody, ja widzę, co jest tam. Tam jest kryształ, który musimy zrobić, natomiast tutaj otworzy nam się przejście dalej. No dobra. Dobra, cześć, dzień dobry. I teraz jak to tu wygląda? To muszę na pewno zniszczyć. I co z kryształem? On będzie tutaj dostępny? Czy on nam spłynie dalej? A nie, zatrzymał się tutaj. Dzień dobry. Bardzo dobrze. Dobra, niech on sobie tutaj leży. Natomiast zobaczmy, co my mamy tutaj. Aha! Czyli tutaj mamy przejście od tej strony. To słuchajcie, to idealnie. Otworzymy sobie przejście i będziemy mogli tędy kryształ przenieść. Tylko jeszcze zanim, to oczywiście się przejrzymy dokładnie. No i problem polega na tym, że kruków nie widzę, a mamy ich jeszcze sporo całkiem, słuchajcie, do wzięcia. Dziwna sprawa, dziwna. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekajcie, młodemu musimy przełączyć na niebieskie strzały. Chyba żart. Nara. Bardzo dobrze. Poszło całkiem sprawnie, całkiem szybko, więc problemu tutaj zbytnio dużego nie ma i muszę to doprowadzić chyba tutaj, tak, tutaj na dół. I tak jak mówię, powinna nam się otworzyć ścieżka, która da nam możliwość po prostu przejścia i odblokowania kolejnej części klucza, czyli tej ostatniej. No nie zwierzę, znowu te wilki! Uwaga, ojcze! Czekajcie, bo to jest ten jeden worgen. Dobra, dawaj. No, ładujmy się jeszcze zanim wstanie. Aha, już tym nie dostał, świetnie. O ty dziadu. Nie ma. I jedziemy, pięknie. No cóż, trzeba było ze mną nie walczyć, to byś pożył dłużej. No dobra, kładziemy kryształ i zapewne jak go odpalimy na górze, zrobi nam się przejście. Prawie na 100% jestem tego pewny. No, młody. Oczywiście, że tak. Dobra, także słuchajcie, tutaj myślę, że jakimś dużym, gigantycznym problemem teraz dla nas to nie będzie, no bo wcześniej niestety mieliśmy to zablokowane, natomiast teraz powinno być całkiem łatwiej to wszystko zrobić, więc będziemy mogli spokojnie energię Hel przerzucić. Cyk. No i teraz musimy to tak złapać, żebyśmy mogli jednocześnie też od razu przeskoczyć i wykorzystać energię do otworzenia brud. A cóż tu mamy? Aha, jakieś skarby, srebro, tylko srebro, nic więcej. Kruka nie ma. Świetnie. Oho. Idziemy wyżej. O, jest. Ostatni, słuchajcie, klucz. Czemu ten krasnolud chciał tej zbroi? Co w niej takiego?
Dwie Grathaker pojawia się w wielu legendach i to wręcz podejrzanie wielu, przez co potwierdzenie czegokolwiek na temat zbroi jest trudne. Jedno jest dodał. Jednak pewne. Ten legendarny pancerz ma zapewniać najwyższą ochronę. Całkiem przydatna rzecz dla nielubianego króla. Mimo to została po nim tylko ta przeklęta ziemia. Dlatego właśnie nie należy ufać legendom. Oj tam. Gotowe. Może legendy są chociaż trochę prawdziwe. Dobra. Wchodzimy. No wchodzimy. Dobra, zbadaj twierdzę. Czego się spodziewałeś? O! Dzień dobry. Tu, mamy, słuchajcie, kolejny malunek Jutonów, Junonów. Wow, ma sporo rąk. Słuszna uwaga. 6, 7, 8. Strzelał z 4 łuków naraz? Preferował miecze. W końcu miał tylko 2 oczu. Widzę, że Thor utarł mu nosa. Jak to Thor? No dobra, 7 z 11, słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle. Tu jest chyba gdzieś kruczysko. Przynajmniej mi się wydawało, że jest. Słuchajcie, tak słychać, jakby gdzieś był. No ale dobra. Tu jest przejście dalej. Słyszysz to? Nie. Co takiego słyszysz? Płacz i krzyki. Duża grupa ludzi. To pewnie tylko duchy, ofiary rządów szalonego króla. A jednak trochę to upiorne. No, troszkę to upiorne. Pytanie tylko, i to jest takie podstawowe, zasadnicze pytanie, jaką młody ma moc? Bo ja jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Dobra, ale teraz tak, zanim jeszcze pójdziemy w tamtą stronę, pójdziemy sobie tutaj, bo nie wiem, czy tu będzie... O, właśnie. Czyli tutaj mamy jeszcze skrzyneczkę. Dzień dobry. O! Znak żywiołu. Zwiększa szybkość zyskania wiecznej zmarzliny i zyskania o 7%. Dobra, spróbujemy sobie to. O! Siedzi tam! Patrzcie, dobrze, że tu przyszliśmy. Dobra, ile nam zostało? Jeszcze 2. Domyślam się, że pewnie gdzieś je zagmatwałem i pewnie ich nie będzie. Ewentualnie są, tylko gdzieś bardzo, wiecie, schowane. No ale dobra, na razie tutaj nikogo nie ma i domyślam się, że pewnie będziemy się bić z jakimś większym bossem. Oho! O nie, zamroził mnie ćwok. Tak, Wojtku, zrób unik czegoś, czego nie możesz. Młody, a ty byś pomógł. Mhm, jasne. To nie był dobry pomysł. Dobra, ale odpalmy szał Sparty może, co? Będzie prościej. Kratos, przejdź cholero jedna przez TT. I bum. No i pięknie. I patrzcie, R3 praktycznie na każdym mamy. Więc od razu z automatu na tym drugim też robi. A, już nie możemy. Tyły. No i do widzenia. Troszeczkę było, ale daliśmy radę. Wszystko pozbierane. Kruka nigdzie nie ma. A może tu gdzieś siedzi? Oho, coś dostaliśmy. Śmiertelność, rękojeść witalności. Dobra, nieważne. Plugawe trofeum z wędrowca. Można i tak. No i co to wszystko? A nie, tu jest przejście.
tak trochę słabo ukryte, nie? Za tym tronem jest przejście. Tajne przejście! Cóż, każda porządna sala tronowa ma tajne przejście. Oho. Czemu ta krew jest jakby świeża? Rozumiem, że to jest król. Mocognir. Coś wzięliśmy, ale nie wiem co. Tam w ogóle leżał zwój poniżej, więc na pewno go podniesiemy jeszcze. Okrzyk niewinnych, smocza furia. Czyli co? Popatrz. Rozumiem, że dostaliśmy wszystkie rzeczy. Ciekawe. Powinienem to zapisać. Pytanie tylko za 1000 punktów, gdzie są te pieruńskie dwa ostatnie kruki, no? To co znalazłeś, to pewnie trzy mityczne składniki, o których mówił Brok. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Jak Brok i Sindri stworzą coś z... tego czegoś? Nie lekceważ ich, chłopcze. To małe szuje, ale są zaradni. Pewnego razu zrobili nawet niezniszczalny łańcuch z kociego tropu i ptasiej śliny. To przecież bez sensu. Tak głosi legenda. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową. Świetnie. Mimir jest zawsze na propsie, zawsze. Ja po prostu uwielbiam je ubóstwem. Mocny runiczny nadek. Pęża nadek, który rozrywa ziemię pod maksymalnym przygnieniem, następnie przywołuje słup ognia. To wygląda spoczko. Tylko, że tak jak wam mówię. Widocznie, ewidentnie musiałem gdzieś chyba zapodziać dwa kruki. Chyba, że tu gdzieś jeszcze jakiś będzie. A, przeskocz. I gdzie my teraz jesteśmy? Aha! Jesteśmy od tej strony. Dobra, tu nic nie widzę. O, chyba żarty. Chyba żarty sobie tu ktoś robi. Mamy, słuchajcie, kolejną skrzynkę Norn, ale ona nie jest taka hopsiup łatwa do przodu, widzę. Dobra, już widzę, słuchajcie, że będziemy musieli wszystkie te... A zaraz, tu są tylko dwa. Raz, dwa. A gdzie jest, przepraszam bardzo, trzeci? Bo są trzy. Ciekawe, poczekajcie, musimy stąd wyjść i zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie będzie. Tu jest szczelina. Więc będziemy musieli z czymś walczyć. Natomiast tutaj mamy zejście na dół. No dobra, to zaraz. Pobawimy się z tymi panami w szczelinie. Nie wiem zielonego pojęcia, kto tutaj będzie. O kurde, siódmy poziom. Dobra, wezwijmy wilki. O cholera. Chyba żart. No nie wierzę! Jak ja uwielbiam zdolności Kratosa. One są, słuchajcie, przefajne. Znaczy nie ukrywam, że są przefajne. Tylko, że mówię, największy problem z tym wszystkim to jest niestety to, że nie mam możliwości przerwania. Gdy mnie atakują, muszę wyhaczyć taki moment, w którym, wiecie, będzie to widoczne. To, co znalazłeś, to pewnie trzy mityczne składniki, o których mówił Brok. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Jak Brok i Sindri stworzą coś z... tego czegoś? Dobra, ale my tą bajeczkę już słyszeliśmy. To małe szuje, ale są zaradni.
Pewnego razu zrobili nawet niezniszczalny łańcuch z kociego tropu i ptasiej śliny. To przecież bez sensu. Tak głosi legenda. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową. No patrzcie, kruków nadal... Kruków żadnych nie ma. Nie wiem, one muszą być tutaj, słuchajcie, tak pochowane jakoś masakrycznie, że... Że nie wiem, no ale dobra. Musimy spróbować pokonać tych panów tutaj w tej szczelinie. To na pewno, co prawda mają 7 poziom, więc jest dosyć ciężko. Mój topór pewnie ma... O, dużo zrobił. No i wiedziałem, widzicie, i to jest kuźwa to. No nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. Zaraz mi szlak trafi. Ja chcę, kurde, ich sparaliżować w jakikolwiek sposób. Nie, nie mogę, po co? Come on. I rozumiem, że znowu zaczynam od... No już mógł mi się tam bardziej dalej checkpoint zrobić. No dobra, trudno. Pewne składniki, o których mówił Brock. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Dobra, słuchajcie, ale plus jest taki, że wiem, że naszym tym bardzo dużo jesteśmy w stanie im zadać obrażeń, więc to jest akurat spoko. No tylko kwestia jest tego, żeby to dobrze wszystko wyhaczyć. Chciałbym bardzo, żeby oni wszyscy wyszli trzech naraz. Najlepiej do mnie, gdyby przyszli. Dobra. Wypuść wilki. Dobra. Jedni są pokonani, to teraz robimy tak. Dobra. O! Próbował kolega pocisnąć. Niestety nie pykło. Młody. Nie dam ci się. Pięknie, Kratosiku, pięknie. No, są silni niestety. Ale słuchajcie, daliśmy ładnie radę zrobić, także nie jest źle. Zamknęliśmy kolejną szczelinę i weźmy sobie oczywiście nagrodę. Pył świata. Nie, czysta esencja światów. No, to powiem wam, że i pył światów. No, to dostaliśmy jakąś znacznie lepszą rzecz. I słuchajcie, mamy już zamkniętych 9 z 18 szczelin, czyli mamy połowę. No, natomiast pamiętajmy o tym, że te szczeliny, wiecie, dostrzec czy nie dostrzec jest bardzo ciężko. Znaczy, może nie aż tak bardzo, ale wiecie, są pochowane tragicznie. Dobra. I teraz... Ja się bardzo zastanawiam, jak tutaj ma działać ta skrzynia. No dobra, jest to zbite, tak? Mam nadzieję tylko, że to nie jest czasówka. Aha, i tu są dwa. Otworzyła się? Nie, patrzcie, czyli jednak czasówka. No, jest czasóweczka. Dobra, ale to spróbujemy zrobić w pierwszej kolejności te dwa. Nie trafiłem. Szybko, 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 szybko. A nie, tu nie muszę. Jest? Jest, dobra. Mamy otwartą skrzynię Norn. Więc dostaniemy albo jabłko, albo dostaniemy... Dostaliśmy róg. Trzeci z trzeci, mamy furiat. A co za tym idzie, jeżeli dobrze kojarzę to trofeum, to jest maksymalnie zwiększ poziom szału. Czyli maksymalnie mamy, słuchajcie, zwiększony poziom Sparty. A więc, no, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, teraz tak. Zanim jeszcze gdziekolwiek pójdziemy, chciałbym się tutaj, kurczę, naprawdę rozejrzeć za tymi krukami, kurczę, bo... Wiara to ryzyko, sam mówiłeś. Ale ich tu niestety nie widać, cholera. Niestety, moi drodzy, ich tu niestety nie widać. Ani z tej strony, ani z tej strony.
Tutaj nawet widzicie, staram się spojrzeć na drzewa. Ale na drzewie ewidentnie nigdzie nie siedzą i nawet z daleka nigdzie żadnego kruczora nie widać. Nie wiem, gdzie one mogą być pochowane. Nie mam pojęcia, w każdym razie będziemy to na pewno sobie maksować na live'ie, bo zostały nam do zrobienia dwa kruki, jedna przysługa do oddania. I słuchajcie, gdyby nie to, że nie zrobiliśmy tych kruków, to mielibyśmy całą tą krainę jakby skończoną na stówkę. Ale niestety, no nie mamy możliwości zrobienia wszystkiego, no. Chociaż nie wiem, jak bardzo bym się starał, więcej niestety tutaj kruczorów nie widzę. Więc nie mam zielonego pojęcia, gdzie one mogą być schowane, no. Najbardziej, wiecie co, obstawiałbym, że one są gdzieś pochowane tutaj w tych... Gdzieś tutaj, ale... Rozglądaliśmy się, patrzcie, przez dwa odcinki rozglądaliśmy się tak na dobrą sprawę w miarę okej, no tutaj był jeden, no to akurat pamiętam. Ale domyślam się, że te kruczory są gdzieś, nie wiem. No zobaczcie, nigdzie żadnego tu nie widać. No pochowali je grubo, nie będę ukrywać. Mocno są pochowane, kurde. Dobra, dzień dobry. Znaleźliście materiały? Oczywiście. Niesamowite. Tylko, że... O rady, co za dzień! Spotkajmy się w świątyni, tak nie zwlekajmy ani chwili! Tak myślałem, że mamy się spotkać w świątyni, ale wiecie co? Kurczę, zastanawiam się, czy ja gdzieś tutaj dla odmiany czegoś nie pominąłem na samym początku, chociaż... No nie wydaje mi się. Bo starałem się to, wiecie co, tak przeglądać... No nie widać, patrzcie, no nie widać dziadów, ani jednego. Także niestety, ale musiały zostać gdzieś przeze mnie najprawdopodobniej pominięte. No bo nie widzę naprawdę tutaj rozwiązania, a już tak na dobrą sprawę wracamy, więc no raczej... Raczej już chyba tutaj żadnego nie zobaczymy, coś mi się tak wydaje. Zresztą kurczę, przecież nawet jak tutaj szliśmy, to starałem się sprawdzać jak tylko mogę najbardziej, żeby wszystko sprawdzić, ale bez skitu, no nie ma ich. Pochowali je Holender tak bardzo, że serio nie da się ich znaleźć. No dobra, trudno się mówi. Dobra, tu mamy jeszcze bramę. No dobra, to w takim razie wracamy do świątyni Tyra, a kruków od Dyna będziemy po prostu szukać. Wiecie, plus jest taki, że kruki od Dyna tak na dobrą sprawę nie dają nam zbyt wiele, bo tak na dobrą sprawę nic nam nie dają, oprócz tego, że po prostu je zbieramy. Chyba, że nie wiem, za zebranie ich wszystkich coś nam się fajnego odblokowywuje, ale to powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, zobaczymy, co dostaniemy w zamian od Broka i Sindriego. Tylko, że też się domyślam, że to może być nie koniec zleceń, dlatego, że za zrobienie wszystkich zleceń u braci dostajemy trofeum, którego tak na dobrą sprawę jeszcze nie otrzymałem. No chyba, że teraz jak oddamy to będzie, to znaczy, że wszystkie misje dla braci mamy zrobione i wtedy oczywiście będziemy mogli skupić się już na fabule, bo takie było założenie, żeby właśnie zrobić te poboczniaki, a potem, wiecie, cisnąć dalej. No dobra. Idziemy. Mamy materiały. Są strasznie dziwne. Jak można zrobić pancerz z czegoś tak... Tak... Nie twój. Nie twój? Nie twój zasrany interes. Tajemnica cechowa. Mamy swoje sposoby. O. No dobrze, płomień Aresa, jak ogień i woda, czyli jednak zrobiliśmy zadania główne dla niego. Oddaj wszystkie przysługi Brokowi i Sindriemu, bardzo dobrze. Potężny atak, który wywołuje ognistą falę. Ojojoj, czekajcie, tu mamy szał Tartaru. Jest płomień Prometeusza i to był chyba ten... Aha, czyli to było to, ale wiecie co wam powiem? Ten atak jest znacznie lepszy, więc ja go wybiorę i od razu go
z automatu ulepszę na maksa, czyli płomień Aresa. Co tu jeszcze mamy? Śmiercią, no to jest już wszystko gorsze, co tu mamy. Szybki runiczny atak. Jeszcze zobaczmy, co mamy tutaj, bo może tutaj, słuchajcie, mamy jakieś fajne rzeczy. Cyklon chaosu. Aha, czyli to jest coś takiego, ale to jest nawałnica. Czekajcie, to jest szał furii. On nam daje bardzo wysokie obrażenie, ale czekajcie, tu mamy podpalenie. Wybuch Hefajstosa. Też spoko. Spartańska szarża. Ale to nie jest jakoś mega fajne, bo w sumie nawet bym pewnie, znając siebie, nie trafiłbym na bank. To jest cyklon chaosu i to, słuchajcie, mogłem w sumie sobie założyć. Chociaż, patrzcie, obrażenia, podpalenie... no nie powiedziałbym, że to jest dobre. W sumie niepotrzebnie to zrobiliśmy. Nawałnica i kara. To wygląda całkiem spoko. Bo to jest walka wręcz. Znacznie zwiększa zasięg ataku. Dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądało na pełnym ogarnięciu. Czyli daje nam trochę podpalenie i trochę ogłuszenia. Ale dla odmiany, korzystając z ogłuszenia, mamy, wiecie, możliwość zrobienia tego, żeby po prostu zaatakować, więc to też jest plusik. Dobra, oddano przysługę krasnoludom, niech żyje król. Więc zobaczmy, co jest u nich w sklepie teraz. Stwórz. Królewski napierśnik Broka. Czy to jest to? Tak, napierśnik. Ostateczne poświęcenie. I słuchajcie, na to nas będzie stać. Dlatego, że po prostu stać nas. Natomiast tak, tu zabiera mi runy, ale to też jest... Czekajcie, siła, obrona, szczęście. Runy, obrona, szczęście, czas odnowienia. No, z czasem odnowienia... która chroni przed obrażeniem podczas wykonywania runicznego ataku, zwiększa szybkość zyskania szału 10%, kumuluje się maksymalnie, ale patrzcie, która chroni przed obrażeniami podczas wykonywania runicznego ataku, to jest coś dla mnie i ja sobie to wytworzę. Dobra, na razie tutaj nic nie będziemy robić. Ręce. To jest broka szału, zwiększa obrażenia od ognia o 15%. Królewskie karwasze, czyli to jest, rozumiem, to albo sin, albo u Broka, albo u tego. Tylko że zobaczcie, to nam dla odmiany, kurna, zabiera siłę. Ale wiecie, wytworzyć zawsze można. Zwiększa obrażenia od ognia, pomoli się maksymalnie do 50. No to ja myślę, że znowu Sindri wygrywa, bo obrażenia od ognia. Także to też jest spoko. I tutaj mamy jeszcze biodra i to pewnie też będzie Sindri. Zwiększa obrażenia od mrozu o 15, zwiększa szybkość zyskiwania szału o 10 ewentualnie. To może tutaj dla odmiany, słuchajcie, weźmiemy Broka. Dobra, więc mamy to zrobione. I teraz tak, ulepszenie Lewiatana nie mamy niestety, ostrza chaosu, nie ulepszymy tłów, królewski napierśnik Sindriego, to możemy zrobić, tylko że niestety nie mamy idealnej rudy świata, rozżarzony tych piekielnych też nie zrobimy, ale patrzcie, jakie to jest dziwne, to daje nam 6+, no to nam zwiększy dosyć mocno, kurde, ręce, też możemy, tylko że nie mamy idealnej łuski, stal za zgadą, idealny pył świata, jeden miałem, tylko nie wiem, czemu go już nie ma. Rękojeść topora. Ognista rękojeść Surtra, ale my zmieniliśmy ją chyba... A nie, mamy to, może mogę ją, słuchajcie, ulepszyć. A la 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 la, to wiecie co? Albo może nie, bo ja miałem kupić sobie ten ognisty pancerz, tylko znowu teraz dla odmiany nie wiem, jak to zrobić. Dobra, ulepszymy ją, trudno. No, teraz porąbiemy, zobaczymy. Mogę ulepszyć bardziej, ale niestety nie mamy. Rękojeść ostrzy. Tu jest witalność, tutaj zbytnio nie zrobimy. W ogóle ja nie mam żadnej rękojeści wybranej chyba. Ma szansę na zyskanie przepływu zdrowia przy każdym zabójstwie, się na szansę na zyskanie barier ochrony, która chroni przed obrażeniami, przy trafieniu wroga wspierającą furią. Dobra, darujemy sobie. No i mamy tutaj jeszcze coś, ochrona Eigard, ale to i tak mi nic nie da. Dobra, kupować to nic nie będziemy. No i słuchajcie, i teraz jest kwestia tego, żeby ogarnąć pancerz. Mianowicie, zważywszy, że będziemy mieli nowy, muszę usunąć wszystkie gniazda. Nałożymy je na nowo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co prawda tutaj, to jest talizman, z talizmanu też w sumie wyjmę. I teraz tak, tłów.
Królewski napierśniki Sindriego. Kurczę, słuchajcie, ta zbroja jest mega ładna. Królewskie karwasze. Królewski... No, widzę, że poziom nam bardzo spadł, ale to wiecie, to nawet nie chodzi o to. Tu mamy dwa zniszczone rękawice wieków. Zostało zapotężone do wieku, bo zostało rozproszone w polskich światach. Dobra, weźmiemy to. A to mamy w sumie założone. I teraz tak. Doskonały symbol świata. Nieskazitelny ornament. A, czekajcie, bo ja to muszę po kolei. Nieskazitelny ornament świata. Dobra. Teraz tak. Jedziemy tutaj. Przejść do gniazd. Grawerowany znak koncentracji. Odłamek tyra. Zaostrzony relikt determinacji. Teraz tutaj ładujemy raz, dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, to będziemy mieli, wszystko będziemy mogli wrzucić, bo mamy jeszcze jedną rzecz. Do każdej po 3. Super. No i ostatnia rzecz i powiem wam szczerze, że nawet bym powiedział, że mamy wyższy znacznie poziom. I zobaczcie, siła. No, także powiem wam, że jesteśmy teraz bardzo fajnie dokokrzeni, tylko z serce Vanheimu. Jest nasza na krótkie zwiększenie. Dobra, to wiecie, co wam powiem? Wiem, że teoretycznie może mam jakieś lepsze runy, które mógłbym tutaj poogarniać, ale kurde, to jest super świetne. Jestem bardzo ciekawy, jak teraz nam pójdzie, natomiast to już będziemy robić sobie oczywiście fabułę w następnym odcinku, także żebyśmy mieli jasność. No i te pierdzielone kruki. Wielka szkoda, bo mielibyśmy to skończone na 100%, no ale wyszło jak wyszło. Dodatkowo, słuchajcie, mamy tutaj jeszcze inne te zlecenia, ale to raczej się nie będziemy w nie bawić. Przysługi to są bardziej Walkirie, znajdź kości Gulwik, to moglibyśmy jeszcze zrobić i skompletuj szyfr Nilfheimu, a 2 z 4 dopiero mamy, także to jeszcze sobie zobaczymy. Natomiast w każdym razie, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No jesteśmy już tak troszkę bardziej dokokrzeni, jeżeli chodzi tutaj o naszego Kratosa. No i co, my słyszymy się w następnym odcinku już niebawem, także ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, to by było na tyle. No i co, trzymajcie się, cześć, pa, pa!